Laryngomalacja to choroba wrodzona układu oddechowego, która polega na upośledzeniu ruchomości strun głosowych i obniżeniu języka, co prowadzi do zwężenia krtani i trudności w oddychaniu. Opis: Wiotkość krtani. Laryngomalacja, to wrodzona wada krtani, rozpoznawana u około 5% wszystkich niemowląt i noworodków, częściej u chłopców niż dziewczynek. W większości przypadków wiotkość krtani ma łagodny przebieg i nie stanowi niebezpieczeństwa dla dziecka. Przyczyny wiotkość krtani to skutek niedojrzałej budowy elementów chrzęstnych narządu. Zbyt miękka i elastyczna tkanka chrzęstna ma tendencję do zapadania się, co ogranicza przepływ powietrza przez krtań. Istnieje również teoria, zgodnie z którą laryngomalacja wynika z niedostatecznego wykształcenia się układu nerwowego i braku synchronizacji pomiędzy włóknami nerwowo-mięśniowymi. Wiotkość krtani może pojawić się również na skutek predyspozycji genetycznych. Objawy objawy laryngomalacji u dzieci obejmują trudności w oddychaniu, szczególnie podczas karmienia piersią lub butelką, chrapanie podczas snu, szmer przy oddychaniu, duszność, kaszel, trudności w przyjmowaniu pokarmów, a nawet sinice. Wiotkość krtani ma charakterystyczne objawy, które bardzo często niepokoją rodziców. U dziecka pojawia się specyficzny świszczący oddech podczas wdychania powietrza, tak zwany stridor. Dźwięk ten nasila się w pozycji leżącej, na skutek płaczu i silnych emocji, a także w trakcie choroby. Często można zaobserwować również zapadanie się szyi w czasie oddychania, trudności związane z karmieniem piersią czy zachrypnięty odgłos płaczu. Wiotkość krtani może powodować także bezdech nocny, duszność wdechową lub wdechowo-wydechową, lekkie obniżenie saturacji w czasie snu, a nawet niewydolność oddechową. Diagnostyka Nietypowe dźwięki wydawane przez dziecko w czasie oddychania zwykle są konsultowane z pediatrą. Lekarz ten na podstawie badania podmiotowego i przedmiotowego kieruje pacjenta na konsultację laryngologiczną. Specjalista wykonuje wówczas laryngoskopię pośrednią za pomocą lusterka lub ogląda krtań w znieczuleniu za pomocą endoskopu. Wiodkość ktani sprawia, że nagłośnia w trakcie wdechu zapada się i przypomina kształt litery omega. Lekarz powinien też wykluczyć występowanie innych wad wrodzonych krtani, porażenia strun głosowych, wad układu nerwowego czy guzów nosogardla. Leczenie. Leczenie laryngomalacji u dzieci zwykle polega na monitorowaniu stanu dziecka oraz na kontrolowaniu objawów, takich jak kaszel, chrapanie i duszność. Wiodkość krtani zazwyczaj ustępuje samoistnie do drugiego roku życia, wymagane są jedynie regularne kontrole lekarskie. W niektórych przypadkach laryngomalacja nie znika lub ma cięższy przebieg, który utrudnia oddychanie lub spożywanie pokarmu. W takiej sytuacji wykonywana jest supraglotoplastyka, czyli podcięcie więzadeł nalewkowo-nagłośniowych wraz z usunięciem nadmiaru tkanki śluzowej. W skrajnych przypadkach wiotkość krtani skutkuje stworzeniem otworów tchawicy i założeniem rurki ułatwiającej oddychanie stomia to inwazyjna metoda, która stosowana jest w momencie, gdy dziecko ma bardzo poważne problemy z oddychaniem. Rokowanie. W większości przypadków laryngomalacja u dzieci jest chorobą łagodną, a większość dzieci wyzdrowieje bez potrzeby dalszego leczenia. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie w przypadkach ciężkich, mogą wystąpić poważne powikłania, takie jak trudności w oddychaniu i niewydolność oddechowa. Dlatego ważne jest, aby dziecko było monitorowane i leczone przez lekarza specjalistę.